Północno-koreańscy żołnierze przekroczyli wczoraj granicę z Koreą Południową. To trzeci tego typu incydent w tym miesiącu. Padły strzały ostrzegawcze. Koreę Północną od Korei Południowej oddziela tak zwana strefa zdemilitaryzowana. W rzeczywistości znajduje się tam największe na świecie pole minowe, a całej strefy strzegą żołnierze. Jej zadaniem jest ograniczenie prowokacji i niekontrolowanego wznowienia konfliktu między oboma krajami. Tych prowokacji jest jednak coraz więcej. W czerwcu żołnierze z północy przekroczyli granicę aż 3 razy. Pierwszy incydent miał miejsce 9, drugi 18 czerwca. Wczoraj nastąpiła kolejna próba. Tym razem padły strzały ostrzegawcze, po których żołnierze z północy wycofali się. Na razie incydenty traktuje się jako niecelowe, związane z lokalnymi pracami nad umocnieniem terenu. Północno-koreańskie wojsko prowadzi różnego rodzaju działania na granicy, w tym karczuje teren, podkłada miny przeciwpiechotne, wzmacnia drogi i instaluje niezidentyfikowane konstrukcje, które wydają się być barierami przeciwczołgowymi. Dodatkowo incydenty miały miejsce w gęsto zarośniętych obszarach, gdzie znaczniki graniczne są słabo widoczne. Mieszkańcy nie czują jednak zaniepokojenia sytuacją. Jako mieszkaniec obszaru przygranicznego nie czuję się tym psychicznie zmęczony. Nie sądzę, że wojna wybuchnie jutro. Obecna sytuacja na Półwyspie Koreańskim jest jedną z najbardziej napiętych od dziesięcioleci. Konflikt zbrojny w latach 1950-1953 zakończył się podpisaniem rozejmu, a nie traktatu pokojowego. Dlatego obie Koree wciąż pozostają w stanie wojny.